W kolejnym wydaniu Panoramy Chodzieskiej wita Państwa Beata Chmielewska. Większą część naszego dzisiejszego programu poświęcimy na relację z koncertu galowego, finału plebiscytu Siedmiu Wspaniałych, którego współorganizatorem od kilku lat jest telewizja kablowa Antserwis. Ale nie zabraknie w dzisiejszym wydaniu Panoramy Chodzieskiej także elementów związanych z tradycją obchodzonych właśnie świąt Wielkiej Nocy. Przedstawiciele lokalnych władz samorządowych spotkali się z członkami Polskiego Związku Działkowców. Dyskutowano na temat najnowszych regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem ogrodów w całej Polsce. Prezesi chodzieskich pracowniczych ogrodów działkowych oraz przedstawiciele zarządów ogrodów spotkali się w sali sesyjnej Urzędu Miasta z przedstawicielami lokalnych samorządów. Gośćmi spotkania byli także przedstawiciele Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Działkowców z Piły. Ze strony samorządowców gośćmi spotkania byli m.in. starosta powiatu chodzieskiego pan Władysław Krawiec, wójt gminy Chodzież pan Zbigniew Salwa oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Chodzieży pan Eugeniusz Skawiński. Na spotkaniu dyskutowano przede wszystkim o najnowszych regulacjach prawnych dotyczących funkcjonowania ogrodów działkowych na terenie całego naszego kraju w nowych strukturach prawnych. Dyskutowano o tym, jak reguluje prawo o ogrodach działkowych Unia Europejska i jakie są oczekiwane przez wszystkich działkowców zmiany w nowych projektach ustaw. Dyskutowano także o odrzuconym przez Sejm projekcie ustawy autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, który dla większości społeczności działkowców wydawał się być krzywdzącym. O tym, jakie regulacje prawne niezbędne są działkowcom we współczesnych realiach, rozmawialiśmy z przedstawicielką Polskiego Związku Działkowców z Piły, panią Marią Wojt. Pani Mario, niepowodzenie projektu PiS-u dotyczącego uwłaszczenia ogrodów działkowych chyba jest dobrą wiadomością dla większości społeczności działkowców w Polsce, ale zmiana regulacji prawnych w tym zakresie wydaje się być niezbędna. Co zakłada projekt przygotowany przez Związek i jakie najważniejsze regulacje są w nim zawarte? Ma pani słuszną rację. Po zamieszaniu, które spowodowane zostało w środowisku działkowców przez projekt PiS-owski, po wielu dyskusjach, wielu ogrodach działkowych, środowisko działkowe stwierdziło, że po 15 latach czas najwyższy po prostu poprawić obowiązującą ustawę o pracowniczych ogrodach działkowych z 1981 roku. Jest to wspaniała ustawa i ważna dla ruchu ogrodnictwa działkowego, jednakże ma ona kilka przepisów już martwych. One nam nie przeszkadzają, ale są one powodem, że co roku praktycznie od 15 lat, a szczególnie w okresach, kiedy przychodzą wybory parlamentarne, związek i działkowcy, bo jest nas milion, po prostu są w różny sposób targani i włączani w tą grę polityczną. Dzisiaj już wiemy, że ta polityczność nic nam nie dała, bo tak czy tak nazwano nas tam reliktem komuny. A prawda jest taka, że żeby uporządkować tę sprawę, trzeba zabiegać o poparcie wśród parlamentarzystów, bo to w Sejmie, w Senacie zapadają decyzje we wszystkich sprawach ważnych dla państwa. Przede wszystkim, co zaproponował Związek po opracowaniu projektu ustawy, który został skierowany jako poselski. Dzisiaj zbieramy poparcie dla tego projektu i będziemy chcieli go przekształcić w projekt obywatelski. Jakie zmiany zaproponowaliśmy, bo czy one zostaną, to się dopiero okaże. Przede wszystkim zaproponowaliśmy ustawę dostosowaną do dzisiejszej rzeczywistości, do ogrodów. Tak, funkcjonują ogrody w Unii Europejskiej. Związek należy do Międzynarodowego Biura Ogrodów Działkowych od 9 lat i zaproponowaliśmy nazwę Rodzinny Ogród Działkowy, czyli będzie to projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Najważniejsza rzecz, na którą zwróciliśmy szczególnie uwagę, to rola ogrodów działkowych jako urządzeń użyteczności publicznej w życiu miast i osiedli. Drugie rozwiązanie dotyczące bardzo mocnego zapisu, dotyczące
użytkowania działki i członkostwa związku, bo to jest troszeczkę inaczej w naszym związku, jak nie jak w Związku Wetwarskim czy Polskim Związku Łowieckim. Tam idzie się i poluje, czy łowi ryby. U nas członek związku ma tą działkę, to jest związane z ziemią, także zapisy dotyczące władania ziemią. Dawniej otrzymywaliśmy grunty w nieodpłatne użytkowanie, dzisiaj mamy w wieczystym użytkowanym. Wiele ogrodów działkowych jest wykupionych na własność, że wszystkie formy władania gruntami są zapisane. Jest również propozycja uregulowania zapisów w dziale trzecim Księgi Wieczystej dla działkowców, którzy gospodarują na gruntach, które są w wieczystym użytkowaniu, i również dla tej sporej, potężnej grupy działkowców, którzy gospodarują na gruntach w nieodpłatnym użytkowaniu. Dotyczy to takich miast jak Warszawa, gdzie na 1200 hektarów bardzo mało gruntów jest przejętych w wieczystych użytkowaniu. Ci działkowcy chcieliby jakby mieć potwierdzone to prawo jeszcze dodatkowe w dziale trzecim Księgi Wieczystej. Te wszystkie rzeczy zaproponowaliśmy. Następna sprawa to jest osobowości prawnej. W poprzedniej ustawie, obowiązującej ustawie, jest zapis, że Polski Związek Działkowców ma osobowość prawną. Tu już proponujemy przeniesienie, a szczegóły będą już w statucie, bo tak to się po prostu normalnie zapisuje. Krajowa Rada, Okręgowy Zarząd, Zarządy Ogrodów Działkowych, tylko już niektóre zarządy ogrodów działkowych sugerują, jakie to są problemy, bo to trzeba odpowiadać. To nie jest tak, że się otrzymuje osobowość prawną i no się ją ma, za to wszystko trzeba odpowiadać. Także jeszcze troszeczkę po uchwaleniu szczęśliwym, powiedzmy, tej ustawy, trochę pracy nas czeka, ale to już jest przyszłość. Następna sprawa to jest sprawa Funduszu Rozwoju Ogrodów Działkowych. Jest to fundusz, na którym gromadzone są środki z likwidacji ogrodów działkowych, i tu jest też jeszcze jeden dział odnośnie dotyczący likwidacji ogrodów działkowych w obowiązującej ustawie. Naprawdę są wszystkie prawa działkowców i związku zapewnione, zapisane, i mam nadzieję, że one też zostaną przepisane do i w takiej samej formie będą funkcjonowały w nowej ustawie znowelizowanej. Następna sprawa to jest ten Fundusz Rozwoju. Jest zapis dokładny, z czego on się będzie składał. Należało te zapisy po prostu od 1981 roku, troszeczkę w tym kraju się zmieniło. Może nie troszeczkę, ale bardzo dużo, i naprawdę niektóre zapisy dotyczące Funduszu Rozwoju musiały ulec po prostu zmianie. A czy nowa ustawa i jej projekt zakłada także obronę ogrodów działkowych przed obowiązującymi lokalnymi opłatami? Chodzi o to zwolnienie z podatków, jakie dotąd funkcjonuje. Tak, zapisaliśmy problem zwolnień podatkowych, tak dotychczas funkcjonuje, no i liczymy, że parlamentarzyści nas w tym działaniu poprą. Poza tym zapisaliśmy jeszcze bardzo ważną rzecz, która dotychczas nie była zapisana, bo takie rzeczy nie miały miejsca w obowiązującym projekcie ustawy, to jest zapis dotyczący roszczeń do gruntów pracowniczych ogrodów działkowych. Tych roszczeń na dzień dzisiejszy nam z dnia na dzień przybywa, i właściwie to związek jest tylko obarczany winą. Zapadają wyroki za bezumowne korzystanie i praktycznie rzecz biorąc nie wiadomo, jak ten problem rozgryźć. Toczące się procesy przez wiele lat doprowadzają do takiej sytuacji, na przykład jest w Poznaniu, że dzisiaj mamy bardzo nieciekawą sytuację. Mamy wyrok za bezumowne korzystanie, gdzie przekracza on wszelkie nasze możliwości finansowe, ale on istnieje. A czy nowa ustawa będzie broniła związek i działkowców przed takimi sytuacjami w przyszłości? Bo skoro zaczęło się od Poznania, to można przypuszczać, że będzie to fala w większych miastach w Polsce, gdzie te grunty są po prostu wielką chrapką, nie tylko dla samorządów, ale także dla lokalnego biznesu. No na pewno chcielibyśmy, żeby ta sprawa była raz na zawsze rozwiązana w nowym projekcie ustawy, żeby jednak Skarb Państwa odpowiadał za te wszystkie takie nieprzewidziane sytuacje, bo my nie widzimy innego rozwiązania. Po prostu ci działkowcy są zrozpaczeni, my się bronimy, ale po prostu koniec jest taki, jaki jest.
Odbywa się wiele takich spotkań, jak to dzisiejsze w Chodzieży. Jak Państwo oceniacie współpracę z lokalnym samorządem? Czy znajdujecie w lokalnych samorządowcach poparcie dla swoich idei i inicjatyw? Chcę Pani powiedzieć, że spotkania odbywamy praktycznie, odbyliśmy już w wielu środowiskach i w północnej Wielkopolsce i nie tylko. Mamy naprawdę ogromne poparcie dla uporządkowania spraw tej ustawy, zapisów. Chcę Pani powiedzieć, że zdecydowana większość samorządów popiera nasze działania i są z nami. Poza tym większość zdecydowana parlamentarzystów funkcjonujących, chociażby będę mówiła o terenie Wielkopolski, i po prawej stronie, i po lewej stronie popiera nasze działania i dążenia do uporządkowania tej sprawy. I z tego właśnie powodu chcę Pani powiedzieć, że optymizm pewien w związku powiewa, że zostanie sprawa ogrodów działkowych i znowelizowania tej ustawy załatwiona pomyślnie dla działkowców przede wszystkim, bo związek to działkowcy, a nie jak niejednokrotnie próbuje się wmawiać, że pracownicy etatowi, bo tak to po prostu nie jest. Przedstawiciele zarządów poszczególnych ogrodów oraz przedstawiciele Związku Działkowców liczą na to, że współpraca licznej społeczności działkowców na terenie naszego miasta z władzami samorządowymi dalej układać będzie się pozytywnie. Są także przekonani o tym, że nowa ustawa regulująca funkcjonowanie ogrodów działkowych w całym kraju wkrótce wejdzie w życie i uspokoi całą społeczność działkowców przywiązanych do swoich małych ogródków, które są dla nich często oazami spokoju i możliwością oderwania się od szarości codziennego życia. Już po raz czwarty w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Hipolita Cegielskiego w Chodzieży zorganizowano konkurs recytatorski dla gimnazjalistów z terenu całego powiatu chodzieskiego. Już po raz czwarty w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży zorganizowano czwarty powiatowy konkurs recytatorski. Odbył się on 15 marca tego roku. Wzięło w nim udział 41 gimnazjalistów ze szkół reprezentujących Chodzież, Rataje, Margonin, Szamocin i Zacharzyn. Patronat nad zmaganiami konkursowymi objęli starosta powiatu chodzieskiego oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej. Aż 41 osób przesłuchało konkursowe jury. Wśród wybieranych utworów były wiersze Wisławy Szymborskiej, Krzysztofa Kamila Paczyńskiego, Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta. Wielu młodych recytatorów wybierało także fragmenty Pana Tadeusza i wiele innych utworów poetyckich autorstwa Adama Mickiewicza. Wielkie zaangażowanie i świadomość poezji to fakt, który podkreśla jury. Poziom konkursu można uznać za wysoki. A fragment recytacji prezentujemy dla Państwa. Leopold Staw, kochana. Przyjdę do Ciebie w północ ciemną z nowiem. Drogą przez pomrok wskaże mi tęsknota, a Ty, choć o swym przyjściu Ci nie powiem, wyjdziesz i sama otworzysz mi drogę. Choć ciemno będzie, nie spytasz, kto jest. Dotkniesz mej dłoni i zaraz się dowiesz. W głębokiej ciszy o nich słów szelestem nie spytam Ciebie, a Ty mi odpowiesz. Cicho mnie w blade pocałujesz w skronie, a choć nie wyznam Ci, że mnie coś tłoczy, Ty mi utulisz głowę na swym łonie i sama w wieczny sen zamkniesz mi oczy. Coraz liczniejszy udział gimnazjalistów w konkursie, w zmaganiu ze słowem, dowodzi potrzeby organizowania takich form sprawdzania się uczniów na tle rówieśników z innych szkół. Kolejna edycja konkursu za rok, a w tym roku wyróżniono Edytę Przydrygę z Szamocina, Joannę Hajman także z Szamocina, Michalinę Łódzką z Chodzieży, Beatę Pietruszkę z Rataj, Dąbrówkę Piechocką z Margonina, Kasię Michalak z Rataj oraz Małgosię Religę i Martę Wajdę z Chodzieży. Pierwsze miejsce zajęła Urszula Donderowicz z Chodzieży, która recytowała wiersz Wisławy Szymborskiej Schyłek wieku. Drugie miejsce przypadło także chodzieżance, która recytowała utwór tej samej autorki pod tytułem Nienawiść, a była to Agnieszka Wronikowska. Miejsce trzecie przypadło Aleksandrze Klepackiej, także z Chodzieży, która także wykonała utwór
Wisławy Szymborskiej Miłość Szczęśliwa. Wśród wyróżnionych i nagrodzonych znaleźli się także dwaj recytatorzy. Czwarte miejsce zajął Patryk Jaworski, recytujący utwór Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, a pierwsze wyróżnienie otrzymał Janusz Woźniak z Margonina, który do recytacji wybrał fragment Pana Tadeusza. Kolejne recytatorskie zmagania w przyszłym roku. Tradycyjne śniadanie wielkanocne zorganizowano w tym roku w Margońskiej Wsi. Autorkami wszystkich przygotowanych potraw były panie z kół gospodyń wiejskich z Margonina i gminy Margonin. Tradycją przedświąteczną stały się organizowane od kilku lat śniadania wielkanocne. Początkowo pokaz miał formułę konkursu, w którym zmagały się koła gospodyń wiejskich ze wszystkich gmin powiatu chodzieskiego. Z formuły konkursu zrezygnowano, by dać możliwość zaprezentowania swoich możliwości i umiejętności kulinarnym poszczególnym organizatorom prezentacji. W ubiegłym roku pokaz śniadania wielkanocnego i tradycyjnych potraw odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży. W tym roku gospodyniami śniadania wielkanocnego były członkinie kół gospodyń wiejskich z gminy Margonin, a imprezę zorganizowano w ośrodku leśnym w Margońskiej Wsi. Panie, którym przewodniczyła w przygotowaniach radna powiatu chodzieskiego Jolanta Cieślik, przygotowały się do tego spotkania z niezwykłą pracowitością i pieczołowitością. Przygotowano szereg potraw, które od lat znajdują się na świątecznych stołach we wszystkich tradycyjnych domach. Jak podkreślała wielokrotnie organizatorka spotkania oraz panie, które były autorkami przepysznych potraw przygotowanych na śniadanie, były to potrawy typowe dla regionu Pałuk, bowiem to właśnie ziemia pałucka jest ziemią margonińską. Potrawy przygotowane na śniadanie wielkanocne w Margońskiej Wsi to dania przygotowane według staropolskich receptur. Ale gospodynie domowe nie ukrywają, że jak we wszystkich dziedzinach życia, także starają się sobie ułatwiać pracę w kuchni. Jednym z gości spotkania był profesor Janusz Grela z Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, który w swojej pracy naukowej zajmuje się m.in. promocją regionalnej turystyki. Panie z kół gospodyń wiejskich z niepokojem oczekiwały na najważniejszy moment, moment degustacji, kiedy potrawy przygotowane na świąteczny stół trafią do wszystkich zaproszonych gości. Szanowni Państwo, przypadł mi w udziale rola gospodyni i dlatego witam wszystkich na naszej imprezie śniadanie wielkanocne. Witam tym bardziej, jest to śniadanie wielkanocne na wzór śniadania pałuckiego. Tu jest tradycyjny stół wielkanocny, który kiedyś szykowały nasze babcie, nasze mamy. Tak on wyglądał, a to są potrawy regionu pałuckiego, ponieważ jesteśmy na terenie regionu pałuckiego. I wszystkich serdecznie witam. Na początku spotkania przy świątecznym stole starosta powiatu chodzieskiego, pan Władysław Krawiec, wręczył wszystkim przedstawicielkom kół gospodyń wiejskich z gminy Margonin listy gratulacyjne z podziękowaniami za pieczołowitość i pracowitość w przygotowaniach wszystkich tych znakomitych potraw. Starosta wyraził też przekonanie, że kultywowanie tradycji, także tradycji związanych z typowym staropolskim, polskim stołem, należy do obowiązku nie tylko pań z kół gospodyń wiejskich, ale ze wszystkich środowisk na terenie całego naszego powiatu. Być może w przyszłości będą miały szansę zaprezentować swoje umiejętności kulinarne panie z innych części naszego powiatu. A pyszności przygotowane przez mieszkanki Margonina i okolic cieszyły nie tylko oko, ale pieściły także kubki smakowe wszystkich gości tego uroczystego śniadania wielkanocnego. Święcenie potraw wielkanocnych to też tradycja w naszych chrześcijańskich, katolickich domów. Nie ma pewnie domu w naszych parafiach, w których by nie święcono potraw. Dlatego te potrawy, które są tradycyjnymi naszymi potrawami stołu wielkanocnego, też chciałbym najpierw poświęcić. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Módlmy się.
Panie Jezu Chryste, zasiądź z nami przy stole i pobłogosław te potrawy, które będziemy spożywali na pamiątkę Twojego posiłku paschalnego, który spożyłeś z apostołami. I naucz nas dzielić się pokarmem z tymi bliźnimi, którym ich go brakuje. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Teraz zostało tylko życzyć wszystkim smacznego. Po tradycyjnym obrzędzie poświęcenia potraw, które znajdują się na wielkanocnym stole, głos zabrał profesor Janusz Grela, który stwierdził, że fakt, iż tak dalece pielęgnowane są i kultywowane staropolskie tradycje regionalne, jest znakomitym towarem eksportowym nie tylko powiatu chodzieskiego, ale wielu innych pięknych powiatów z terenu całej Polski. Swoim występem śniadanie wielkanocne w Margońskiej wsi uświetniły próchnowianki. Jakie tradycyjne potrawy powinny się znaleźć na typowym świątecznym pałuckim stole? Tak jak moja babcia przygotowała, moja mama, więc tradycyjny stół pałucki wielkanocny to jest właśnie ten mały stół. To była zawsze szynka gotowana, biała kiełbasa, była babka, były święcone jajka, był baranek wielkanocny, chlebek i było sól, pieprz, to było to, co było na święconym stole wielkanocnym. Oprócz tego, potem już to śniadanie rezurekcyjne, jak my to na pałkach nazywamy, jak przychodzimy z kościoła z rezurekcji, to już potem były galatyny tam różnego rodzaju, potem weszło i tort już był, w pierwszych początkach tortu nie było, bo to wiadomo, że tylko były, jeszcze to były kiedyś tradycyjne babki wielkanocne. W tej chwili to są babki nie raczej drożdżowe, a w tej chwili już są na proszku pieczone tak jak wszyscy inni przeważnie pieką, ale jeszcze były potem sałatki, już potem doszło, bo to tak jak pokolenia rosły, przybywało różnych innych potraw i tak ten stół wielkanocny się zmieniał, ale ten stół, który my spożywamy, to jest tak mniej więcej ten śniadaniowy, bo to nie jest tradycyjny święcony, tylko to tak on mniej więcej na terenach tu naszych wygląda, że jest galatyna, wszystko potrawy na zimno, oprócz żurku czy baszczyku, bo to tam w różnych rodzinach różnie bywało, bo to się gotowało żurek albo baszczyk na tej od kiełbasy czy od szynki gotowanej na tym rosole, nie? I to się przygotowywało i tak to mniej więcej wygląda. Czy tradycyjne potrawy, które dzisiaj zostały przygotowane, były przygotowane według receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenie, według tradycyjnych receptur, które w rodzinach były pielęgnowane przez lata? Część tych potraw rzeczywiście jest przygotowana według tradycyjnych receptur, ale jednakże wiemy wszyscy, że wchodzi nowoczesność do naszych zagród, do naszego życia codziennego, więc dużo już jest po nowemu, ale część jest według starych receptur przygotowana. Pani starosto, już tradycyjnie gościmy na śniadaniu wielkanocnym, tym razem przygotowanym przez panie z okolic Margonina. Proszę powiedzieć, jak ocenia pan stan przygotowań do świąt w kołach gospodyń wiejskich w naszym regionie? No muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony tym całym bogactwem tego stołu.
Dosyć długo pani Cieślikowa namawiała nas na zmianę trochę konwencji tego śniadania wielkanocnego. My jakoś nie bardzo mieliśmy to poukładane u siebie, no ale okazuje się, że to jest skuteczne. Już otrzymaliśmy zaproszenie w tej chwili również na Wigilię, na stół wigilijny i prawdopodobnie jednak przyjedziemy zobaczyć i skonsumować również w części oczywiście taki stół typowy wigilijny. Także ja uważam, że jeżeli tak w domach jest wszędzie jak tu, to naprawdę jest dobrze. Czy jest szansa na to, by w kolejnych latach miały szansę zaprezentować się także inne regiony naszego powiatu? Tak, sądzę, że kolejne śniadanie wielkanocne będzie w kolejnej gminie. Myślę, że jest wiele pań, które chciałyby pochwalić się swoim kunsztem kulinarnym. I no, dzisiaj trudno mi powiedzieć, czy to będzie w Szamocinie, czy to może będzie w Budzeniu, ale na pewno będzie w innej gminie. Śniadanie wielkanocne to okazja do wielkiego rodzinnego spotkania. Czy jest taka specjalność stołu świątecznego, wielkanocnego, która jest tradycyjna dla Państwa rodziny? Uważam, że powtarzają się niestety te same potrawy w każdym domu, więc u nas jednocześnie tak samo. Więc nie ma nic nadzwyczajnego, więc biała kiełbasa, szynka, sałatki, to no, powtarza się. Jedynego właściwie, czego nam brakuje, to nie ma u nas w domu tradycji pasztetu. A jest to też takie danie typowe dla stołu wielkanocnego, a poza tym no może nie tak wykonane, inaczej wykonane, inaczej dekorowane, ale powtarzają się dania takie, które tutaj również mamy okazję popróbować i skosztować. Podczas degustacji przygotowanych potraw wiele było słychać głosów zachwytu nad pasztetami, galatami i pysznym świątecznym ciastem przygotowanym przez mieszkanki Margonina i okolic. Kolejne śniadanie wielkanocne dopiero za rok, ale wszyscy już mamy nadzieję, że tego rodzaju spotkania organizowane będą częściej. Jest to element naszej lokalnej tradycji i kultury, tak ważny, by ocalić go od zapomnienia. Już po raz ósmy redakcja Gazety Regionalnej Chodzieżanin, Chodzieski Dom Kultury oraz telewizja kablowa Anserwis zorganizowały plebiscyt Siedmiu Wspaniałych. Koncert galowy plebiscytu odbył się w Chodzieskim Domu Kultury. Dobry wieczór paniom, dobry wieczór panom. Witam państwa niezwykle serdecznie na koncercie galowym podsumowującym ósmą już edycję plebiscytu Siedmiu Wspaniałych. Szanowni państwo, trudno w to uwierzyć, ale to już faktycznie spotykamy się ósmy raz. Ósmy raz będziemy chcieli dzisiaj uhonorować tych, którzy w jakiś sposób się wyróżnili, w jakiś sposób coś szczególnego osiągnęli, czy odnieśli sukces w minionym roku. Nasz plebiscyt od początku organizuje redakcja Chodzieżanina wspólnie z Chodzieskim Domem Kultury i telewizją regionalną Anserwis. Ale oczywiście zawsze możemy liczyć na wsparcie i pomoc wszystkich samorządów ziemi chodzieskiej i dlatego udaje nam się ten plebiscyt organizować już po raz ósmy. Myślę, drodzy państwo, że najbliższe kilkadziesiąt minut spędzimy w miłej atmosferze, a cały dzisiejszy program poprowadzi Beata Chmielewska. Proszę bardzo. Dobry wieczór państwu. Jest mi niezmiernie miło po raz kolejny pełnić zaszczytną rolę prowadzącej koncert galowy kolejnego plebiscytu Siedmiu Wspaniałych. Muszę państwu powiedzieć, że kapituła plebiscytu miała w tym roku wyjątkowo ciężki, twardy orzech do zgryzienia. Wśród zaproponowanych kandydatów do nominacji wiele jest wspaniałych osobowości świata biznesu, kultury i działalności społecznej, sportowej, a także rolnictwa, bo w tym roku kapituła zadecydowała, by uhonorować także najlepszych w tej branży, bowiem powiat chodzieski jest w większości przecież powiatem rolniczym. Dlatego zadecydowano, by taką kategorię także wprowadzić. Wobec tego raz jeszcze, dołączając się do wypowiedzi redaktora Cichockiego, witam wszystkich nominowanych, zwłaszcza tych, którzy są wśród nas po raz pierwszy, rolników z terenu powiatu chodzieskiego. Witam państwa. Proszę państwa, mówi się popularnie, że uczymy się na błędach, a szkoda, bo powinniśmy uczyć się na osiągnięciach, zwłaszcza na osiągnięciach tych najlepszych, którzy sukces w biznesie, sukces ekonomiczny mają już za sobą.
Często z tym sukcesem łączy się wielkie wyzwanie i sukces życiowy. Poznajmy nominowanych w kategorii Duży Biznes. Wytwórnia paszy i koncentratów Janra z Margonina. Od 14 lat produkuje pasze i pisklęta na terenie powiatu chodzieskiego. Posiada certyfikat ISO, system HACCP i wielkopolski certyfikat najwyższej jakości. Przedsiębiorstwo wielobranżowe Jenox w Chodzieży. Od ponad 10 lat historia firmy zbiega się z jej nieustannym rozwojem. Dziś jest to jedno z największych przedsiębiorstw w Chodzieży. Jenox znajduje się w czołówce polskich producentów akumulatorów, sprzedając swoje wyroby w Polsce i wielu krajach Europy, a nawet świata. Od 2 lat posiada certyfikat ISO, jest także laureatem wielu prestiżowych konkursów. Roman Hoffman, właściciel zakładu metalowego w Budzyniu. Swój mały zakład przekształcił w dobrze prosperującą firmę branży metalowej. Jako jeden z pierwszych przedsiębiorców w Budzyniu wykorzystał do tego środki pomocowe SAPARD z Unii Europejskiej. Zakład specjalizuje się w produkcji okuć meblowych oraz elementów metalowych. Ponad 90% produkcji wykonywane jest na rynki zagraniczne. Fabryka krzeseł w Szamocinie. Zakład zatrudnia 70 osób. Produkuje krzesła w 48 modelach, co daje 2700 możliwości wyboru krzesła. Eksportuje swoje wyroby do Niemiec, Austrii, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz Szkocji. Zakład należy do grupy bydgoskich fabryk mebli. Posiada certyfikat ISO 9001 oraz niemiecki certyfikat jakości RW TÜV. Elżbieta Sorgowicka, właściciel zakładów mięsnych w Zelgniewie. Firma zatrudnia około 120 osób. Atutem firmy jest stosowanie technologii polegającej na rezygnacji z konserwantów. Zakład sponsoruje imprezy sportowo-kulturalne na terenie gminy Kaczory i powiatu pilskiego. Leszek Liberski, zakład w Podaninie. Od początku swojej działalności firma zajmuje się ślusarstwem, kotlarstwem i budownictwem. Od kilku lat produkuje i montuje konstrukcje stalowe, wykorzystywane do budowy magazynów, hal i pawilonów. Największym kapitałem firmy jest wykwalifikowana kadra pracownicza z dużym doświadczeniem, zwłaszcza w pracach spawalniczych i wszelkich usługach ślusarskich. Grupa kapitałowa, do której należy palarnia kawy jako przedsiębiorstwo globalne, zatrudnia 155 tysięcy ludzi w 200 zakładach. W palarni kawy w Suaszewie zatrudnionych jest obecnie 120 osób. Przedsiębiorstwo dostarcza na rynek około 17 tysięcy ton kawy. Zakład jest ekologiczny, z własną infrastrukturą techniczną, posiada certyfikat ISO i HACCP. Witamy wszystkich, prosimy o wręczenie certyfikatów nominacji oraz kwiatów dla wszystkich nominowanych w tej kategorii. Najwięcej głosów od czytelników chodzieżanina w kategorii Duży Biznes otrzymała firma pani Elżbiety Sorgowickiej, Zakłady Mięsne w Zelgniewie. Witamy pod spodem jest łaski. Tak. A teraz odczytam tegorocznego laureata kapitułu plebiscytu 7 wspaniałych z kategorii została nominowana osoba pani Elżbieta Sorgowicka. Wielkie brawa, proszę Państwa, podwójny sukces firmy pani Elżbiety Sorgowickiej.
serdecznie gratulujemy laureatce i prosimy o kilka słów dla wszystkich zebranych. Dziękuję wszystkim, że mnie właśnie wybraliście. No jeszcze raz dziękuję. Like a flower waiting to bloom, like a light bulb in the dark room. I'm just sitting here waiting for you to come on home and tell me all. Like a desert waiting for the light, yeah. Like a spooky Państwa, mówi się, że człowiek, który wierzy w siebie, ma podwójną moc. Jeszcze większa jest ta potęga, kiedy wierzą w niego inni. To zaufanie wydaje się być niezbędne przy następnej kategorii, o której będziemy mówić. Małe rodzinne firmy opierają się często na solidnych, rodzinnych i tradycyjnych filarach i mają wielkie ambicje i aspiracje, by przeskoczyć kategorię wyżej, choć w swojej kategorii osiągnęli już ogromny sukces. Oto nominacje w kategorii Mały Biznes. TOP – Zakład Produkcji Sera w Ratajach. Działalność w branży mleczarskiej firma rozpoczęła w 1990 roku produkcją sera topionego. Oddany do użytku w ubiegłym roku nowy zakład został zbudowany zgodnie z unijnymi wymogami. Produkcja sera smażonego odbywa się obecnie zgodnie z wymaganiami systemu HACCP. Grzegorz i Mirosław Skupin, zakład brukarski w Chodzieży. Firma braci Skupin to przedsiębiorstwo znane w Chodzieży i poza jej granicami ze swojej solidności i rzetelności. Wykonane przez zakład brukarski chodniki i deptaki z kostki brukowej wyróżniają się wysokim poziomem wykonania, co jest najlepszą reklamą dla chodzieskiego przedsiębiorstwa. Tomasz Nowicki, właściciel zakładu stolarskiego w Budzyniu. Prowadzi wzorowo swój zakład specjalizujący się w produkcji stolarki budowlanej. Produkcja oparta jest na najnowszych technologiach z drewna klejonego. Eugeniusz i Anna Semrał. Prowadzą w Atanazynie gospodarstwo o powierzchni ponad 28 hektarów. Od roku 1990 zaczęli się specjalizować w produkcji kapusty, kalafiora, ogórków i marchwi. Obecnie wyprodukowane warzywa są na miejscu kwaszone z zachowaniem wszystkich wymogów sanitarnych. Odbiorcami produktów jest giełda warzywna i hurtownie. Waldemar Woźniak, właściciel zakładu Wokawit w Kaczorach. Firma zatrudnia około 30 pracowników, a podstawą jej działalności jest handel napojami, sokami, wodą mineralną, przetworami, piwem i alkoholem.
Prawie 100% produktów rozwożone jest własnymi samochodami. Właściciel stara się sterować rozwojem firmy w sposób bezpieczny i racjonalny. Tadeusz Pietruszka, restauracja i hotel Gościna oraz stacja paliw w Podaninie oferuje pełen zakres usług hotelarsko-gastronomicznych przez całą dobę. Restauracja słynie z wyśmienitej kuchni polskiej. Doświadczony personel zapewnia fachową obsługę zarówno gości indywidualnych, jak i małych grup wycieczkowych. Nastrojowe wnętrze pozwalają mile spędzić czas w tym lokalu. Józef Kądziołka, usługowy zakład murarski w Margoninie. Firma zajmuje się robotami montażowymi oraz usługami budowlanymi. Jednym z większych przedsięwzięć firmy była budowa kotłowni opalanej na słomę wraz z przyłączeniami oraz modernizacja budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Margoninie. Dobry wieczór Państwu. Przede wszystkim chciałbym serdecznie pogratulować wszystkim nominowanym w plebiscycie 7 wspaniałych w tym roku. A teraz pozwolę sobie odczytać werdykt. Najwięcej głosów czytelników Chodzieżanina w kategorii Mały Biznes otrzymał Waldemar Woźniak, Bokawit Kaczory. Tegorocznym laureatem plebiscytu 7 wspaniałych w kategorii zostali natomiast Alina i Eugeniusz Semraj, zakład produkcji kiszonej kapusty w Atanzynie. Chciałabym tutaj usprawiedliwić mojego tatę, który niestety nie mógł tutaj przybyć, ponieważ miał wyjazd z powodów służbowych. A ja chciałabym bardzo podziękować wszystkim. Dziękuję. No ja również chciałbym także podziękować. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, każdy z nas chciałby zostawić po sobie jakiś ślad na ziemi. Myśląc o tym, żyjąc w myśl tej idei, musimy pamiętać, że tak naprawdę dziecko jest jedyną formą nieśmiertelności, jakiej możemy być pewni. Tej zasadzie pozostają z pewnością wierni, nominowani w kategorii oświata i wychowanie. Elżbieta Waligórska, nauczycielka w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Ratajach, przekazuje młodzieży wiedzę z zakresu przedmiotów zawodowych, wykładowca w szkołach dla dorosłych, wychowawczyni wielu pokoleń młodych rolników. Zofia Grabowska-Andriew, prezes oddziału ZNP w Chodzieży. Panią Zofię wyróżnia duża cywilna odwaga wyrażania swoich poglądów i mówieniu prawdy prosto w oczy. Jest bezkompromisowa w walce o prawa nauczycieli i uczniów. Wiele zawdzięczają jej społeczności wszystkich chodzieskich szkół i przedszkoli.
Stanisław Krumplewski, dyrektor Szkoły Podstawowej imieniem Tadeusza Kotarbińskiego w Budzyniu. Pracę zawodową rozpoczął w 1971 roku w tej szkole. Od 1992 roku kieruje gronem pedagogicznym Szkoły Podstawowej. Praca w szkole jest jego pasją. Barbara Fibik, emerytowany pracownik administracji w Zespole Szkół w Szamocinie. Zawsze uczynna, cierpliwa i wyrozumiała, była oparciem dla wielu pokoleń szkoły. Niczym druga mama potrafiła w sekretariacie szkoły pocieszyć uczniów klas młodszych. Znała ich problemy, rodziny i często potrafiła zaradzić w trudnych sytuacjach wychowawczych. Stanisław Konysz, emerytowany nauczyciel i działacz z Równopola. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu. Do roku 1995 pracował jako nauczyciel w Rzadkowie i Kaczorach. Wyznaje do dzisiaj swoje kredo życiowe. Nauczyciel na małej wsi musiał być człowiekiem do wszystkiego. Maria Płachecka, nauczyciel nauczania początkowego i sztuki w Szkole Podstawowej imienia majora Henryka Słucharskiego w Stróżewie. Poszukuje w swojej pracy innowacyjnych rozwiązań oraz twórczo odnosi się do realizacji programu. Potrafi motywować uczniów do pracy i pomaga rozwijać ich zainteresowania i uzdolnienia. Systematycznie rozszerza kontakty z lokalnym środowiskiem. Zbigniew Berendt, komendant środowiskowego chówca pracy w Pruchnowie, inicjator rozbudowy placówki oddanej do użytku w 2004 roku. Obiekt przeznaczony jest dla 100 wychowanków. Placówka umożliwia ukończenie gimnazjum i szkoły zawodowej dla pracującej młodzieży. Najwięcej głosów czytelników Chodzierzanina w kategorii oświata i wychowanie otrzymała pani Elżbieta Waligórska. Tegorocznym laureatem plebiscytu 7 wspaniałych w kategorii oświata i wychowanie został natomiast pan Stanisław Krumplewski. Gratulujemy zwycięzcom. I tradycyjnie także zapraszamy Państwa do mikrofonu. Pani profesor. Dziękuję bardzo członkom kapituły za nominowanie mnie. Dziękuję wszystkim, którzy kupili Chodzierzanina, wycięli kupon, wypełniając go wcześniej i oddając moje nazwisko. Ale przede wszystkim dziękuję moim uczniom, tym, którzy chodzą w tej chwili do szkoły i tym wszystkim z poprzednich lat. Im również bardzo serdecznie dziękuję, bo wiem, że tam są ich głosy również. Gratuluję wszystkim nominowanym. Dziękuję bardzo. Szanowni panie, drodzy panowie, szanowni